Dobre ranko! Słuchajcie, witam was na moim dniu. Co ja porabiam teraz w życiu, tak? Mam specjalnego bodyguarda. Przedstaw się, pokaż. Grzegorz. Grzegorz. I tutaj jest garderoba. I nowy projekt dla mnie. On tam. Tylko nie pokazujcie mój brzuch, bo byłem na wakacje, wiecie. Knelyczki byli. W jakiej sprawie państwo? Kulisy sławy Janka. Janek nie jest sławny i nic ciekawego się w kulisach jego sławy nie dzieje. Jeśli chcecie posłuchać niesamowitych historii, porozmawiajcie z nami. Na przykład znany przestępca Michał Kępa dziś wtargnął na lotnisko, a to Agnieszka Chylińska, która wtargnęła przed kamerę. To są prawdziwe historie, to są kulisy, a nie jakiś Janek. Cześć Marcin. Pozor, wlak, następnie zastawka, scena. Bo już musimy iść do pracy, także kulisy mogą poczekać, okej? Teraz ci pokażę miejsce, gdzie się zaczęło właśnie mój taniec. Kino Petra Bezrucie. I to jest kino, gdzie widziałem pierwszy raz film Dirty Dancing. Potem go widziałem asi ponad 30 razy. Chodziłem 2 razy dziennie zobaczyć ten film i to mi zmieniło życie. To kino. Powiedziałem, idę się uczyć tańczyć i chcę umieć prowadzić kobiety tak jak ten Patryk. Nie chciałem być świetnym tancerzem, ja chciałem umieć prowadzić te kobiety. Popularność Janowi Klimentowi przyniósł program Taniec z Gwiazdami, w którym uczył tańca i partnerował znanym polskim artystkom, takim jak Natasza Urbańska, Edyta Górniak czy Katarzyna Grochola. Jeden i drugi. I jest miejsce do tańca! Miłość do tańca połączyła Jana z żoną Lenką, która także jest znaną tancerką. Poznali się w szkole tańca w Czechach, skąd oboje pochodzą. Parą są od 12 lat, a od 5 małżeństwem. Dlatego kocham, że jest takim normalnym facetem, który dba o to, abym ja się czuła bezpiecznie, aby mieliśmy dach nad głową, aby mieliśmy jedzenie, aby po prostu kobieta się czuła zaopiekowana. Już nie mówię o kwiatach, które też są od niego, ale po prostu zawsze robi niespodziankę, myśli o małych rzeczach. Nie robi te niespodzianki tylko na przykład urodziny czy jakiś dzień kobiet, ale robi to najbardziej, kiedy mnie to zaskoczy. A jakie on ma takie słabostki, bez czego nie może się obejść? Bez piwka. No! Moja mamka to je. No oczywiście, po kim ten taniec mam, po rodzicach. Ja jsem hodně tancovala, ale chlap też tancoval na Slovensku. Mm-hmm. Takže mamka dużo tańczyła, jak była młoda. I tata też tańczył. On robił te ludowe tańce, nie? No. Ludowe tańce. Ale to się wychwalał, on tak naprawdę nie tańczy za dużo. Chyba ja myślę, że to mam po mamie. Bo patrzę, że tata źle ramę trzyma. W czasach, gdzie zacząłem tańczyć, to nie było takie modne tańczyć. Tata się wstydził, no. Jak powiedział przed chłopakami w pracy, że jego syn tańczy, to w tych czasach się patrzyło na to trochę inaczej. Dlaczego twój syn tańczy, jak może grać hokeja, piłkę? I myśleli, że po prostu jestem chyba gejem. On po prostu nie akceptował, że ja chcę być tancerzem. Ale potem dopiero jak zacząłem tańczyć z Wądraczkową, albo tam God śpiewa, a my jesteśmy w tle tańczyli, to się zaczęło chwalić. Tak? To zaczął mówić, to mój syn.